Dzień 573. Dziś pojawiło się wiele aktualizacji z kierunku Tokmak. Tutaj główne starcia toczą się przed miejscowością werbowe. Po przeprowadzeniu przez Ukraińców serii szturmów na zachód od robotynę, Ukraińcom udało się wyprzeć Rosjan z przylegających do drogi okopów i poszerzyć przyczółek. Według doniesień Ukraińcy nie zwiększyli skali operacji ofensywnej w kierunku Kopani, a kiedy upewnili się, że Rosjanie nie mają już szans na ustanowienie bezpośredniej kontroli ognia nad drogą, zmniejszyli poziom aktywności do walki pozycyjnej, aby skierować zasoby na osiągnięcie głównego celu. Jak potwierdziły siły rosyjskie, po zabezpieczeniu drogi zaopatrzeniowej Ukraińcy wznowili ataki na zachód od Werbowe. Dziś rosyjskie media poinformowały, że Ukraińcy przeprowadzili co najmniej trzy ataki, których celem było ostateczne wkroczenie do Werbowe. Wcześniej geolokalizowane nagrania rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego sugerowały, że Ukraińcy byli już obecni na zachodnim skraju wioski. Jednak zabezpieczenie pozycji nie jest łatwe, ponieważ Rosjanie nieustannie prowadzą kontrataki. Niedawno opublikowane przez stronę rosyjską nagranie pokazuje dokładnie jeden z takich rosyjskich kontrataków. Rosjanie wdzierają się do regionu pod nieustającym ostrzałem i atakują ukraińskie Pozycje w okopach. Jak widać na graniu, Rosjanie odbili kilka pozycji, jednak główna sieć okopów pozostała pod kontrolą Ukraińców. Jeżeli spojrzymy na mapę, zobaczymy, że walka ta miała miejsce tuż za progiem Werbowe. Oznacza to, że Ukraińcy kontynuują natarcie i mają jeszcze tylko jedno pole umocnień do oczyszczenia aby zabezpieczyć całą południową flankę. Mimo, że pokazany rosyjski kontratak zakończył się sukcesem, inne rosyjskie kontrataki zostały odparte. Kolejne nagranie z regionu pokazuje porzucony płonący czołg, który został zestrzelony przez ukraińską załogę PPK na polach. W międzyczasie Ukraińcy kontynuowali natarcie wzdłuż drugiej sieci okopów przed Ukraińscy żołnierze z 15. brygady opublikowali niedawno nagranie pokazujące jak zdobywają nowe pozycje w okolicy. Obecnie głównym celem ukraińskich jednostek na linii kontaktowej jest stworzenie warunków do potężnego ataku na Werbowe. a Operacja znajduje się w końcowej fazie, ponieważ nagranie pokazuje prowadzone rozpoznanie bojem na zachodnim skraju wioski, a także pokazuje, że Ukraińcy prawie zakończyli oczyszczanie głównej linii fortyfikacji, która miała uniemożliwić Ukraińcom prowadzenia ataku z flanki. Rosyjscy analitycy twierdzą, że Ukraińcy rozpoczęli już przygotowania do kolejnego dużego uderzenia. Rosyjcy Media podały, że Ukraińcy stopniowo wzmacniają region elementami 71 Brygady Jager, 82 Brygady Szturmowej i 46 Brygady Powietrzno-Desantowej. Rosjanie twierdzili, że Ukraińcy gromadzą te siły w wąwozie Czubenkowa, gdzieś w centrum przyczółka. Posiadanie sił w tak bliskiej odległości od linii frontu zwiększa szanse na skuteczne wykorzystanie elementu zaskoczenia, ponieważ prawdopodobieństwo, że Rosjanie zauważą i zareagują na czas na zmasowany atak jest niskie. Co więcej, utrzymując te siły w samym środku Ukraińcy stwarzają Rosjanom ciężki dylemat, ponieważ rosyjska linia obrony jest naruszona nie tylko w pobliżu Werbowe, ale w kilku miejscach na całej linii. Tak więc Rosjanie muszą być przygotowani na duży atak na werbowe, nowoprokopiwkę między nimi a także w pobliżu Kopani. Ze względu na niepewność Rosjanie nie mogą skoncentrować swoich sił w jednym miejscu i muszą je rozproszyć, efektywnie zmniejszając skuteczność obrony. Wojsko rosyjskie już odczuwa niedobór sił, dlatego jak wcześniej informowałem, zaczęło rozmieszczać swoje rezerwy strategiczne na froncie. Według ukraińskiego wywiadu 25. armia, którą Rosjanie budowali dla swoich rezerw strategicznych, nie miała szansy na pełne sformowanie i została rozmieszczona z 80%. Żołnierzy, 55% sprzętu i jeszcze mniejszym wyszkoleniem dziś brytyjskie wywiad doniósł, że Rosjanie zrozumieli, że nawet to nie wystarczy i postanowili przenieść do Zaporoża co najmniej 5 kolejnych pułków z 7 i 76 Dywizji Powietrzno-Desantowej formalnie powinno to oznaczać około 10 tysięcy żołnierzy jednak rzeczywista liczba sił jest znacznie niższa Ukraińcy trzymają rękę na pulsie i przeprowadzili już serię uderzeń na główne rosyjskie węzły logistycznej bazy w regionie Zaporoża celem pierwszego uderzenia stał się Melitopol lokalni mieszkańcy zgłosili, że słyszeli co najmniej pięć eksplozji w Rosji w rosyjskich bazach. Rosyjskie media podały, że Ukraińcy wystrzelili pociski Storm Shadow w celu zniszczenia Mostu Krymskiego, ale wszystkie pociski zostały przejęte nad Melitopolem. Później okazało się, że rakiety trafiły w Melitopol, a Ukraińcy zniszczyli rosyjskie stanowisko dowodzenia. Co więcej, Ukraińcy przeprowadzili również atak HIMARS na Mołoczańsk, który znajduje się w pobliżu Tokmaku. Lokalni mieszkańcy zgłosili, że słyszeli co najmniej cztery eksplozje. Tym razem celem sił ukraińskich stał się obszar koncentracji wroga. Prawdopodobnie nowo przybyły rezerwy, ponieważ ruch wojsk przed Tokmakiem można łatwo zaobserwować z dron Kontaktu. Jeżeli jesteś przeciwko inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuję. Rozważ dokonanie zakupów w sklepie internetowym UA Supporter. Znajdziecie tutaj wiele produktów z ukraińskimi symbolami, aby nie tylko wyrazić swoje wsparcie dla tego kanału, ale także dla Ukrainy. Link do sklepu internetowego znajduje się w opisie i przypiętym komentarzu. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym raporcie.